30. sesję Rady Miejskiej, którą zwołałem na wniosek burmistrza. Serdecznie witam Wysoką Radę, witam pana burmistrza, pana skarbnika, witam panią naczelnik, panią profesor Ciechowicz, witam internautów. Zaproponowany przez burmistrza porządek obrad przedstawi się następująco. Punkt trzeci, podjęcie uchwał, a w sprawie zmiany budżetu miasta Chojnowa na rok 2020, b w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie miejskiej Chojnów na rok szkolny 2020-2021, c w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Chojnowa. Punkt czwarty, zamknięcie obrad. Czy ktoś chciałby się odnieść do porządku obrad? Zapraszam. Jeśli nie, proszę o jego przyjęcie. Kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Zatem mam nosić tutaj przeciw. Kto się wstrzymał, jakby nie zauważył. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Jednocześnie informuję, że na sesji jest obecnych 13 radnych. Jesteśmy władni do podejmowania wszelkiego rodzaju uchwał. Przystępujemy do realizacji. Punkt trzeci, podjęcie uchwał. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Chojnowa na rok 2020. Tu przed chwilą pan skarbnik nam wyjaśnił, o co chodzi w tej uchwale. Przystępujemy do głosowania. Chyba, że jeszcze są jakieś pytania, bardzo proszę. Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem tejże uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Punkt 3b w sprawie uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie miejskiej Chojnów w roku szkolnym 2020-2021. Są jakieś pytania do tej uchwały? Nie ma. Proszę o jej przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem tejże uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I uchwała w punkcie 3c w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Chojnowa. Chodzi o, jak żeśmy tu mówili, o ulicę Miłosza. Kto z radnych jest za przyjęciem tejże uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. I w tenże bardzo proszę. Czy ja mogę mieć prośbę, panie przewodniczący? Bardzo proszę. Mam prośbę do pana burmistrza. W związku z informacjami o gwałtownych burzach, podtopienia wielu miastach, co prawda ten lipiec z gwałtownymi burzami już minął, bardzo bym prosił, żeby zlecić w miarę możliwości oczyszczenie tych kratek burzowych, bo niektóre są nawet całkowicie zamurowane. I naprawdę, gdyby się taka burza zdarzyła w naszym mieście, jak w innych miasteczkach czy miastach, to podtopienia są gotowe. Bardzo bym prosił, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz te studzienki były przeszkolone. No, bardzo bym prosił. Zrobiłem tak. Dziękuję bardzo. Punkt czwarty. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 30. sesję.